Dzisiaj z filmu dowiemy się, w jaki sposób uprawia się sałatę w uprawie hydroponicznej, jak można ograniczyć choroby dzięki wykorzystaniu kwasu podchorowego, w jaki sposób produkuje się na miejscu i wykorzystuje właśnie kwas podchorowy na licencji AgroEca. Także zapraszamy do gospodarstwa pana Pawła Karpińskiego. Panie Pawle, niech pan powie nam o tym gospodarstwie. Gospodarstwo składa się z dwóch części. W jednej lokalizacji produkujemy pomidory na 3,5 hektara. Tu, gdzie się znajdujemy, produkujemy sałaty w uprawie hydroponicznej. To jest na powierzchni 2,6 hektara. Tą produkcję rozpoczęliśmy w 2017 roku. I praktycznie przez te kilka kolejnych lat rozbudowaliśmy tą produkcję, bo rozpoczynaliśmy na mniejszym areale, nieco ponad 0,5 hektara. Ten cykl produkcji, który prowadzimy, prowadzimy całym rokiem. Jest to produkcja doświetlana w cyklu zamkniętym, czyli rozpoczynamy od wysiewu nasion, produkujemy sami rozsady. Przesadzane są dalej na stoły produkcyjne, więc dbamy o rośliny od samego początku do końca. Taki cykl produkcyjny ile trwa? W zależności od pory roku, od około 40 do 50 dni. I to też w zależności od rodzaju sałaty, jaki uprawiamy, tak? Bo mamy kilka rodzajów sałat, no, które oferowane są klientom w zależności... Gdzie właśnie można kupić? Praktycznie w większości sieci handlowych w Polsce. Współpracujemy z większością sieci handlowych. Oczywiście te sieci mają różne wymagania co do odmian, stąd no, całe spektrum tych wszystkich typów sałat na szklarni. Tak miesięcznie jaka jest wielkość produkcji? Powiem może tygodniowo, jest to w granicach pomiędzy 140 i 160 tysięcy sztuk na ten moment. Czyli tak jakby można powiedzieć w ciągu tygodnia ściąć z około 4-5 hektarów sałaty, tak? 40 tysięcy gdzieś na hektar. Jest to podobna wielkość. To jest tego trochę. Dobrze. Panie Pawle, jakie pan miał problemy generalnie, jeśli chodzi o uprawę hydroponiczną sałaty, jeśli mówimy o choroby, patogeny? Jeżeli chodzi o hydroponikę, nie mówi się na początku o problemach, bo tych problemów na początku nie ma. Instalacje są nowe, szklarnie są nowe, natomiast problemy pojawiają się bardzo powoli, aż w pewnym momencie osiągnął taki poziom, że trudno sobie z nimi poradzić. Jakie to problemy? Największym problemem jest biofilm, który może zatykać kroplowniki. Drugim kolejnym problemem pytium, które pojawia się może nie na całej szklarni, wybiórczo, wyrywkowo, część roślin jest porażona, czyli też wskazuje to na to, że można wyciągnąć taki wniosek, że mamy zdrowy materiał nasadzeniowy, natomiast w dalszej części, w kanałach produkcyjnych, gdzieś mamy formy przetrwalnikowe fytium, które w trakcie produkcji porażają korzenie. Bo w ubiegłym roku, w listopadzie, gdzieś w firmie wspólnie z Royal Brinkman przekonaliśmy pana Pawła do przetestowania AgroEcy i w sumie już po 2 miesiącach zdecydował się pan na zakup generatora kwasu podchorowego z licencją AgroEcy Soft. Niech pan powie, co pana skłoniło do tego. Testowaliśmy, próbowaliśmy różnych metod dezynfekcji kanałów, czy też usuwania biofilmu z instalacji nawadniającej. Tak. Chociażby perhydrol w niskim stężeniu. Kanały myliśmy wysoką temperaturą, też perhydrolem, natomiast te wszystkie metody mają bardzo poważne wady, tak? Przy przypadku perhydrolu bardzo szybkie zużycie pomp wysokociśnieniowych, czy bardzo duże problemy z utrzymaniem, serwisem urządzeń, które... Korozyjny jest, tak? Tak, jest bardzo korozyjny, które służą do mycia rynien. W przypadku metody termicznej praktycznie nie jesteśmy w stanie utrzymać temperatury w każdym punkcie kanałów, żeby
ten efekt pasteryzacji był utrzymany, tak, na całej rynnie, tak? To gdzie zaczął Pan stosować właśnie kwas podchlorowy przy tych testach i później? Najpierw zaczęliśmy używać kwasu podchlorowego do dezynfekcji kanałów, w których uprawiane są sałaty i praktycznie już po jednym umyciu, po 7-10 dniach widzieliśmy, że liczba infekcji bardzo gwałtownie spadła. Po dwóch umyciach, tak, po dwóch cyklach no, widzieliśmy bardzo dużą różnicę w porażeniu roślin. Czyli było tam pytium lub jakieś inne patogeny? Było pytium, tak. Wcześniej też rośliny były wysyłane do badania, w związku z tym bezwzględnie wskazywało to na pytium, tak? I to też należy podkreślić, że to pytium występowało w listopadzie czy grudniu w produkcji, tak? Czyli w okresie zimowym, kiedy jest spokojnie, tak? To świadczy o tym, że te formy przetrwalnikowe bardzo trudno jest usunąć ze szklarni. Co skłoniło Pana do takiej szybkiej decyzji? Testy, które przeprowadziliśmy, wskazywały na wysoką skuteczność kwasu podchlorowego, ale również rozmowa ze znajomym, który stosuje w branży rolniczej przy produkcji drobiu kwas podchlorowy, który też jest bardzo zadowolony i który sugerował, no, powiedział wprost, że bardzo dużo problemów mu to rozwiązało, tak? Tak, no to ja może dodam, bo rzeczywiście kwas podchlorowy jest naturalną substancją, którą produkujemy tylko z wody i soli i produkt jest zarejestrowany zarówno do obszaru weterynaryjnego, gdzie podajemy do picia właśnie dla zwierząt i dzięki temu eliminujemy problemy związane z chorobotwórczymi patogenami. I tak samo u Pana jest zarejestrowany jako środek do dezynfekcji wody przeznaczonej do podlewania, też do owoców, warzyw po zbiorze. No i jak to teraz, bo to 4 miesiące gdzieś ma Pan urządzenie, jak wygląda teraz sytuacja, jeśli chodzi o choroby? Po 4 miesiącach używania praktycznie nie spotykamy, nie trafiamy na rośliny, które by były porażone przez pytium. Natomiast ciągle liczymy się z tym, że to jest proces długotrwały, tak, usunięcie wszystkich problemów. Przez te 7 lat produkcji w kanałach, w których produkujemy sałatę, narosło bardzo dużo glonów. A właśnie, bo glony też są problemem, nie tylko pytium. One moim zdaniem są miejscem, gdzie mieszkają te problemy, tak? Czyli tworzą biofilm taki. Tworzą ten biofilm, tak, on jest ekstremalnie trudny do usunięcia. Po 4 miesiącach widzimy, że około 60% tego biofilmu zostało usunięte, już, tak? Więc większość zniknęła. Może po 3-4 kolejnych miesiącach uda się całkowicie wyeliminować ten problem. Natomiast na pewno nie zaprzestaniemy używania kwasu podchlorowego, ponieważ problemy znowu zaczną narastać od początku, tak? Ten problem zacznie się budować powoli, tak? Tak. No bo decyzja o zakupie to nie była tylko, powiedzmy, Pana testy, sprawdzenie kolegi, ale też efekt ekonomiczny. Pytanie, jeśli produkuje się na miejscu na licencji, no to chyba musi być dużo tańsze niż jeśli są to produkty nawet kupowane. Bezwzględnie. Do testów kupowaliśmy kwas podchlorowy, natomiast zdecydowanie lepiej jest posiadać urządzenie, produkować ten kwas na miejscu. Tym bardziej, jeżeli liczymy się z tym, że będziemy używali dużo kwasu podchlorowego i stosowali go w wielu, wielu miejscach. Tak, a niech mi Pan powie, urządzenie 4-5 miesiące już pracuje. Jak wygląda obsługa? Czy to jest uciążliwe, czy nie? Obsługa praktycznie ogranicza się do podawania soli, tabletek solnych, które są konieczne do produkcji kwasu. Tak. Tak. No i sporadycznych wizyt, no, sprawdzenia, czy wszystko jest ok. Tak. Więc no, urządzenie jest praktycznie bezproblemowe, bezobsługowe, bez mała, to można cieszymy, powiedzieć. Nie? Bo Pan tylko nie tylko w sałacie, ale też już Pan zaczął stosować w pomidorach do zamgławiania, tak? Zgadza się. Kwas podchlorowy używamy również w produkcji pomidorów. Używany też jest w kilku punktach. Póki co nie stosowaliśmy do podlewania na pomidorach. Bo nie było potrzeby. Natomiast używany jest na jednym obiekcie regularnie w cotygodniowych odstępach do zamgławiania. Jest to szklarnia na dzień dzisiejszy praktycznie prawie bez objawów szarej pleśni. Nie występuje mączniak, no ale być może też dlatego, że tak nie było presji w tym roku jakiejś dużej, jeżeli chodzi o mączniaka. I używamy też do zamgławiania chłodni
pozbiorczo. Aha, żeby wydłużyć trwałość. Żeby wydłużyć trwałość, ponieważ zawsze trafią się owoce, które były uszkodzone gdzieś przy zbiorze, tak, przez pracowników. No to super. Jeżeli chodzi o sałatę też, też używamy tutaj do zamgławiania. Tak? Interwencyjnego. Aha. Ale to tylko używaliśmy dwukrotnie w sytuacji, kiedy pojawiło nam się pierwsze objawy mączniaka prawdziwego na liściach sałaty masłowej. Tu w szklarni, tak? Tu w tej szklarni, zgadza się. Aha, i po zastosowaniu zatrzymało się, tak? Już po jednym zabiegu było widać, że nie było kolejnych infekcji. To wystarczy. Bo tu trzeba dodać, że nie tylko ograniczenie kosztów, efektywność, ale przy produkcji na miejscu kwasu potworowego mamy też duże ograniczenia, można powiedzieć, takiej emisji dwutlenku węgla, bo nie wozimy opakowań, nie ma transportu, wszystko jest produkowane na miejscu, jedynie właśnie ta sól i woda pana, tak? Dokładnie. Panie Pawle, czyli my cieszymy się z zaufania, jakim pan tutaj dał do kwasu potworowego, do naszej technologii. Na pewno my jako klienci cieszymy się, że możemy kupować sałatę od takich gospodarstw jak pana Pawła właśnie, gdzie w zasadzie to jest proekologiczna, ponieważ nie stosuje pan żadnych środków chemicznych, tutaj jest bez pozostałości i ta jakość chyba cały czas jest wtedy wyrównana bardziej, nie? Jeżeli używamy produktów, które są pozbawione chorób, tak naprawdę wtedy możemy produkować sałaty najwyższej jakości. Też zdrowe i pozbawione chorób, pestycydów. To życzę dalszych sukcesów, mniej chorób, dobrych cen i dziękuję bardzo. Dziękuję.